Serdecznie na otwarciu 22. Mistrzostw Europy w wędkarstwie łupowym. Witam serdecznie zawodników, zawodniczki i kapitanów drużyn. Życzę Wam miłego pobytu w naszym regionie, dużo dużych ryb złowionych w naturalnej, pięknej naszej rzece Łupawie. Mistrzostwa w naszym regionie to uroczyste wydarzenie dla członków naszego koła Trzy Rzeki, gospodarza i opiekuna łowiska, a szczególnie dla jego prezesa, kolegi Zbyszka Buśkiewicza, dla działaczy takich jak Artur Wysocki, no i tłumaczącego na język angielski Adama Kubackiego, który jest międzynarodowym organizatorem mistrzostw. Witam Was, koledzy strzelcy. Szanowni Panowie, ale przede wszystkim Wy, moje drogie koleżanki, moi drodzy koledzy wędkarze. Polski Związek Wędkarski z wielką satysfakcją przyjął organizację 22. Mistrzostw Europy Seniorów w wędkarstwie muchowym. Organizację tych mistrzostw powierzyła nam Międzynarodowa Federacja Sportu Muchowego FIPS MUSZ. Przypomnę, że połów na sztuczną muchę w Polsce zapoczątkował w 1896 roku Krakowski Klub Rybactwa, którego działalność po 1907 roku kontynuowało Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego, a następnie od ponad 65 lat Polski Związek Wędkarski. Dziś na przepięknej ziemi słupskiej gościmy reprezentację 15 państw, które będą walczyć o zaszczytne tytuły w sporcie muchowym. Łowiska, tak jak wszyscy słyszeli, są dobrze przygotowane. Organizatorzy zrobią wszystko, by uczestnicy mistrzostw i nasi goście czuli się jak najlepiej na pięknej polskiej ziemi. Adam Kubacki, organizator międzynarodowy 22. Mistrzostw Europy w wędkarstwie muchowym, które odbywają się w 2016 roku w Słupsku. W dwóch miejscach de facto. Cztery sektory mamy na rzece Łupawie, natomiast jeden sektor na stawku Łabędzi, inaczej zwany stawkiem centrowskim, bo rzeczywiście leży prawie w centrum Słupska. Szanowni Państwo, w imprezie bierze udział 85 zawodników, chociaż tak nie do końca to jest prawda, bo wśród tych zawodników jest aż 12 kobiet, 12 zawodniczek mamy. 16 zespołów łącznie, natomiast są to zespoły, które reprezentują 15 krajów. Mamy więc zawodników z Łotwy, z Czech, z Belgii, z Anglii, ze Szkocji, z Irlandii, z Hiszpanii, z Portugalii, z Czarnogóry, Finlandia, Norwegia i Szwecja. Sam pomysł
rozegrania Mistrzostw Europy na naszym terenie wypłynął z klubu Trzy Rzeki. Trzy Rzeki jest to taki wyjątkowy klub miłośników wędkarstwa muchowego, który powstał 20 lat temu w Słupsku. I trzy osoby, które były wśród współzałożycieli tego klubu, czyli Artur Wysocki, Zbigniew Buśkiewicz i Adam Kubacki, pewnego wieczoru wpadli na pomysł, żeby zorganizować taką imprezę. Chłopaki z koła Trzy Rzeki, którzy włożyli w to mnóstwo pracy, zdali to egzamin na również złoty medal. Nie bez powodu mistrzostwa te noszą nazwę Fly Fishing Championship, czyli mistrzostwa w wędkarstwie muchowym. Wędkarstwo muchowe jest to bardzo specyficzny rodzaj wędkarstwa, przez wielu uważanych za wędkarstwo elitarne, również chyba najbardziej estetyczne. Ta estetyka wynika z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że podczas wędkowania tą metodą nie sposób się pobrudzić. Łowi się w najczystszych wodach polskich, łowi się za pomocą sztucznych przynęt, są to muszki, najczęściej wykonane samodzielnie przez wędkarzy. I większość wędkarzy muchowych, przynajmniej tych, z którymi ja mam przyjemność obcować, to są osoby, które wypuszczają swoje ryby. Rzeka Upawa jest jedną z naszych najbardziej popularnych i najpiękniejszych malowniczych rzek, zachowana w dużym stopniu w naturalny sposób, co daje możliwości dla rozrodu tak atrakcyjnych ryb jak lipień, strąg potokowy, łosoś czy trodź wędrowna. Te cztery gatunki są uważane jako gatunki szlachetne i są one dla nas najcenniejsze. Zawody wędkarskie, które odbyły się na lipieniach, tylko ten gatunek był punktowany z uwagi na tarło strągów potokowych i troci, które się już niedługo rozpoczyna. Lipienie w naszej rzece występują bardzo licznie, co jest bardzo, bardzo rzadko spotykane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I ciekawostką jest, to, że lipieniem tej rzeki akurat nie zarybiamy, więc wszystkie ryby złowione na Upawie, na tych mistrzostwach pochodziły z tarła naturalnego, a wszystkie nasze starania, aby zwiększyć tę populację, albo nawet przynajmniej utrzymać tą silną populację, polegają na tym, aby stworzyć lipieniom dogodne warunki do rozrodu, życia, potrwowu oraz wzrostu. Zawodnicy, którzy brali udział z innych państw, byli pełni podziwu, iż Upawa jest tak rybną rzeką, że zagwarantowała przez pięć tur, czyli przez każdy zawodnik łowił na rzece 12 godzin i osiągał wyniki. I think it's a good place for fishing. It's nice nature around the river, beautiful landscapes and nice fishes. Good fishing. Lipienie potrzebują bardzo czystej, dobrze natlenionej wody. To jest niezbędnym warunkiem do ich życia, do rozrodu, do wzrostu. Lipienie odbywają tarło wiosną. Należą do gatunków z rodziny lipieniowatych i są bardzo blisko spokrewnione z rodziną ryb łososiowatych, czyli najbardziej szlachetnych ryb występujących w naszych rzekach. Lipień myślę, że jest dominującym gatunkiem. Jest go sporo. To zasługa oczywiście tu chłopaków, przede wszystkim koło Stowarzyszenie Trzy Rzeki. Zbysiu i cała jego ekipa pracują na to, żeby nad tą rzeką faktycznie było fajnie. No i pstrąg, który troszkę jakby go mniej troszkę występuje, nie?
zdrowa rzeka to taka, w której żyją zdrowi żywienie, a przestrzeń wokół takiej rzeki to najlepsze miejsce dla życia człowieka. Zatem cała ta realizacja idealnie się wpisuje w to, co tu się wydarzyło. Zawodnicy byli całkowicie zachwyceni tutajszą przyrodą, ilością ryb, taką ludzką życzliwością, że to wszystko naprawdę znakomicie się udało, więc to trzeba pamiętać, że poza tymi medalami to było bardzo dużo takich ludzkich wartości, których trzeba pamiętać, więc oni stąd wyjeżdżają uśmiechnięci, zadowoleni, na pewno będą Polskę świetnie wspominać, a szczególnie tą upadę. Jeśli ktoś potrafi i jest fascynatem, potrafi złowić duże okazy i być naprawdę zadowolony z sukcesów na tym właśnie na tej rzece. Piotr Zielata w pięć sektorów wygrał. Pięć punktów. To jest niesamowite. Pokazał mistrzostwo, to jest chyba słowo nieadekwatne do tego, jaki by nie zrobił Piotr. I drużynowo pierwszy raz. Indywidualnie pierwsze i trzecie, drużynowo pierwsze. Wspaniali wędkarze. Potężne umiejętności, umiejętność czytania wody, skuteczność w wędkowaniu. Więc ten tytuł absolutnie się naszym wędkarzom należy. Gratuluję im tego wyniku. Bardzo mnie to cieszy. No poszło mi znakomicie na zawodach. Złowiłem w sumie 94 ryby i właściwie to nawet jestem tym wszystkim onieśmielony, bo udało mi się wygrać 5 sektorów. Podobno, że taka rzecz zdarzyła się chyba pierwszy, może drugi raz na Mistrzostwach Europy, pierwszy podobno. No, ale jak gdyby bardzo mi służyło łowienie w tej rzece. Ta rzeka mi sprzyjała. Myślę, że jeśli można mówić o rzece, że ma duch, a to duch tej rzeki mi na pewno sprzyjał. W imieniu pani premier Beaty Szydło oraz w imieniu pana ministra Marka Gróbarczyka chciałbym pogratulować serdecznie zwycięzcom oraz podziękować państwu wszystkim za udział mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Bardzo dziękuję panu Janowi Zielińskiemu, prezesowi Polskiego Związku Wędkarskiego za zorganizowanie tych mistrzostw. I uważamy wszyscy w ministerstwie, ale też w środowisku całym związanym z gospodarką morską, że wędkarstwo rekreacyjne i odwrócenie się Polski przodem do morza, przodem do wody, przodem do środowiska wędkarskiego, rybackiego, to jest przyszłość i okienko, które się otworzyło w Polsce i w Europie dla tego typu przedsięwzięć, musimy wykorzystać. Dziękuję państwu bardzo. Koleżanki, drodzy koledzy, ktoś mądry powiedział, że powiedzenia i przysłowia są mądrościami narodów. Jedno z nich mówi, że wszystko, co jest dobre, szybko się kończy. I wspominając te mistrzostwa, będziecie miło wspominać Polskę i gościnną ziemię słupską. Dlatego gratuluję wam wszystkim, ale największe gratulacje kieruję do tych, których udało się zwyciężyć i osiągnęli to, co jest największe w sporcie, czyli zajęli 3 pierwsze miejsca. Dziękuję wam jeszcze raz za tą sportową walkę i zapraszam serdecznie do Polski. Zawsze spotkacie tu przyjaciół i bardzo przyjazny klimat. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy sponsorom i organizatorom, że na rzeką uczestniczyli taką właśnie dużą uroczystość. Piękna uroczystość, że rozreklamowali rzekę Upawę, a między innymi też miejscowość Upawa, na którą mieszkamy, bo jest to, od niej się wzięło nazwa Upawa. Jest to bardzo piękna miejscowość, bardzo stara i tak zabytkowe są zabytkowa. Także tutaj jest warto przyjechać do niej i odwiedzić.